Nie mam w tym żadnej obawy. Wszak ten świat jest ciekawy. W życiu laboratorium umila. Taka cudna chwila. Z cyklu Opowieści i skrypty. Dawno, dawno temu, gdy na świecie nie było smartfonów i komputerów, nawet gdy z kranu nie leciała woda, o zgrozo, jak po tym świecie chodziły dinozaury, wtedy nie było diagnostów laboratoryjnych. Nie, nie. Analizy przeprowadzali lekarze, specjaliści starożytnej medycyny. Chociażby takie badanie moczu wyglądało zupełnie inaczej niż obecnie. Lekarze wąchali mocz, by na podstawie woni określić możliwe choroby, które na tą woń mają wpływ. Lekarze również pili mocz, doskonale wiedząc, iż słodki smak jest cechą charakterystyczną cukrzycy. Tylko wtedy jeszcze nie wiedzieli, że nazwiemy to cukrzycą. Dzisiaj już nie jest tak ciekawie. I nie mówię tu o urynoterapii, bo mocz jest dobry na wszystko. Niemniej jednak wcale nie jest mniej zabawnie. Pacjenci dostarczają nam mnóstwo wrażeń. Przynoszą mocz w słoiczkach albo w słoikach. W butelkach po wódce lub przeciwnie. W tak małych pojemniczkach, że moja wyobraźnia kończy się, jak można było ten mocz tam umieścić. Zabawne historie nas nie opuszczają, a wyobraźnia ludzka nie zna granic. Przesyłajcie swoje zabawne zdjęcia, które umilają Waszą rutynową pracę. Zapraszam do komentowania i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Zapraszam również do lajkowania i subskrypcji. Oglądajcie kolejne filmy. Do usłyszenia!